Pokrycia naturalne, wady i zalety. Spośród różnego rodzaju pokryć dachowych swoje miejsce od lat, a w zasadzie od wieków, zajmują pokrycia naturalne. Do naturalnych pokryć dachowych zalicza się gąd drewniany, strzechę, wióry osikowe oraz dachy zielone. Każde z tych rozwiązań ma zarówno swoje wady, jak i zalety. Przyjrzyjmy się z bliska mocnym i słabym stronom naturalnych pokryć dachowych. Gąd drewniany. Wady i zalety. Gąd drewniany to jedno z najstarszych znanych pokryć dachowych. Od wieków drewniane deski stanowią zabezpieczenie domów przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Współcześnie gąd drewniany ma zastosowanie m.in. w domach z bali, przy renowacji obiektów zabytkowych, szczególnie dworków, a także jeśli chcemy wystylizować dom na stare budownictwo. Do najważniejszych zalet gądu drewnianego należą: gąd jest rozwiązaniem ekologicznym. Dachy pokryte gątem są dosyć lekkie. 1 metr kwadratowy takiego pokrycia waży do 30 kg. Możliwe zastosowanie mniejszych przekrojów poszczególnych elementów konstrukcyjnych więźby. Wysoka trwałość. Wynika z tego, że znaczna część desek pokryta jest innymi deskami. Wśród wad gątu drewnianego wymienia się z kolei. Montaż jest pracochłonny i zajmuje dużo czasu. Na średniej wielkości dachu ułożenie gątu drewnianego trwa około 2 tygodnie. Konieczna jest impregnacja dachu oraz wykonywanie regularnej pielęgnacji i prac konserwacyjnych. Drewno to materiał, który jest podatny na działanie ognia, a zatem odpowiednie zabezpieczenie pokrycia z gątu wiąże się z dodatkowymi kosztami. Strzecha. Wady i zalety. Strzecha, czyli pokrycie trzcinowe, to jedno z tych pokryć naturalnych, które kojarzy nam się ze staropolskim, sielskim, wiejskim krajobrazem. Współcześnie strzechą pokrywane są domy stylizowane na dawne budownictwo, odnawiane dworki czy chaty góralskie. Dachy ze strzechy charakteryzują się licznymi zaletami. Dachy z trzciny to rozwiązanie naturalne, ekologiczne. Dach ze strzechy ma wysokie walory estetyczne. Strzecha stanowi bardzo dobrą izolację termiczną oraz akustyczną. Nie wymaga stosowania dodatkowej warstwy izolacyjnej. Pod strzechą może panować bardzo dobry mikroklimat. Dach stanowi wówczas wentylację i jest swego rodzaju filtrem. Wysoka trwałość, nawet do 70 lat. Niestety dachy pokryte strzechą mają również wady. Konieczność regularnej konserwacji. Co kilka lat należy też regularnie wypełniać ubytki trzciny. Strzechą można pokryć jedynie dachy o dużym kącie nachylenia. Powinno to być przynajmniej 45 stopni. Jest to dosyć kosztowne rozwiązanie. Dachy z wióra osikowego, wady i zalety. Dachy z pokryciem z wióra osikowego były bardzo popularne w czasach powojennych w rejonie Suwalszczyzny, Prus i Litwy. Dziś wracają do łask i są stosowane m.in. na dachach karczm czy też hoteli. Na pokrycie to składają się wióry osikowe, czyli miniaturowe deseczki o wymiarach długości około 35-40 cm, szerokich na około 10 cm i grubych na około 5 mm. Strugane są z drewna osikowego. Zalety dachów z wióra osikowego to: są rozwiązaniem ekologicznym. Drewno osikowe słabo nasiąka wodą, ma doskonałą szczelność, a przy tym jest paroprzepuszczalne. Jego specyficzny zapach odstrasza szkodniki. Charakteryzuje się dużą trwałością, może ona sięgać nawet 40 lat. Są odporne na pojawienie się grzybów i pleśni. Dzięki niewielkiej masie wióra osikowego konstrukcja dachu nie jest narażona na duże obciążenia. Dachy z wióra osikowego dobrze tłumią hałas, a w lecie chronią przed upałem. Jest to rozwiązanie stosunkowo niedrogie. Jednak dachy z wióra osikowego mają także swoje wady. Układanie pokrycia z wiórów osikowych jest pracochłonne i zajmuje dużo czasu. Podczas użytkowania należy dokładnie i regularnie sprawdzać dach i usuwać na bieżąco ubytki oraz uszkodzenia. Nie powinno się chodzić po wiórowym pokryciu dachowym. Należy regularnie usuwać opadłe liście z dachu. Pokrycie osikowe należy impregnować preparatem ogniochronnym, a także środkiem przeciw grzybom. Jeśli fragment pokrycia zostanie uszkodzony, jego naprawa może być trudna, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwa do wykonania. Zielone dachy. Wady i zalety. Dachy ogrody są stosunkowo nowym rozwiązaniem w polskim budownictwie i wielu mogą kojarzyć się z czymś nowoczesnym i modą na ekologię. Jednak koncepcja ta jest znana już od czasów starożytnych. Zielone dachy są więc technologią łączącą przeszłość i przyszłość. Do zalet zielonych dachów należą: jest to rozwiązanie ekologiczne. Są dobrą barierą dla zanieczyszczeń, produkują tlen, pochłaniają dwutlenek węgla, zapobiegają tworzeniu się wysp ciepła. Charakteryzują się wysokimi walorami estetycznymi, stanowią dobrą termoizolację tak zimą, jak i latem.
to wpływa na zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz klimatyzacji. Redukują wpływ wód deszczowych, skutecznie tłumią hałas. Natomiast wśród wad zielonych dachów wymienia się bardzo duży ciężar konstrukcji nośnej. 1 metr kwadratowy takiego dachu może ważyć nawet 500 kg. Stosunkowo wysoka cena dachu oraz elementów konstrukcyjnych budynku z dachem zielonym. Należy zapewnić odpowiednie warunki rosnącym tam roślinom, co przekłada się na duży nakład pracy z tym związanej. W tym odcinku wideobloga to już wszystko. Ja zapraszam Cię na kolejne odcinki. Zapraszam również na stronę www.blachodach.pl, gdzie będziesz mógł poznać pełną ofertę naszej firmy. I do zobaczenia w następnym odcinku.